Cześć, cześć, cześć! Przeserdecznie was, moi drodzy, witam w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, zły Paweł mnie od razu atakuje. Dlaczego Dzień mnie bijesz? Dobry. Dlaczego mnie bijesz? Nie, wytłumaczcie. Czemu mnie uderzyłeś? Po ostatniej spinie, chcesz dostać z nieudacznika? Myślę, że nie chcesz. Moi drodzy, macie na zostawienie łapki w górę 3 sekundy. 3, 2, 1. Dziękuję za wszystkie łapki. Nie atakuj mnie, bo mam mało HP, no ty świrze jeden. Zostaw mnie. Nie atakuj, bo mam mało. Nie. O, koksa. O, dziękuję ci bardzo serdecznie. Słuchaj, dzisiaj plan jest taki. Śledzimy młodego. Chodź, mam oczywiście przygotowaną poteczkę na niewidzialność. Więc poczekaj, strzelimy sobie jedną po tunie. Chodź, chodź. Uwaga, ściągnij wszystko, ale ściągnij. Rozbieraj się. Ale musisz się rozebrać, żebym mógł użyć swojej poteczki. Tylko ja sobie nie muszę, o widzisz, miotknąć, ale ściągnij jeszcze butki. Dobra, idziemy. Chodź, Pawełek. Ale ściągnij te buty, bo cię widać. Paweł, no co ty robisz? Chodź. Dobra. Ej, cicho. Dobra. Idziemy za młodym, dawaj za młodym. Bo ja mam wrażenie, że on coś knuje tutaj. Chodź za nim. Tylko czekaj, tutaj trzeba jakoś tak zejść. Ja idzie na dół, ale po co? Dlatego jak gumowce biorę. Dobra, ale nie było mnie słychać. Ty. Ej, on coś ukrywa. Chodź, Paweł, szybko, chodź. Chodź szybko. Ty patrz, co on tutaj ma! Ej! Co ma? Ej, tego nie było. Ej, zauważ, czekaj, co jest tam na dole? Ja tutaj muszę wejść, poczekaj, co tutaj jest? O ja stary, co on tutaj kitra, zobacz sobie, co on tutaj ma za rzeczy. Ile papierosów. Ale czekaj, ma jakąś książkę, czekaj. Masz TNT, wysadź mi to pomieszczenie. Nie mam właśnie teraz przy sobie, ale poczekaj Paweł, bo on ma jakąś książkę, czekaj. Już nie ma żadnych papierosów. Syn Paliona pamiętnik, dzień pierwszy, bardzo blakuje mi mojej mamy. Co? Nie wiem, gdzie ona jest. Dzień drugi, nie chcę mówić tacie ani wujkowi, że już chyba wiem, kto nią jest, czyli mama. Dzień trzeci, czekaj. Idę dziś szukać mojej mamy, na pewno ją znajdę. Ej, ale ja nie wiem, czy dzisiaj jest dzień trzeci? No nie, no na pewno, no bo to jest chyba jakiś pamiętnik taki, wiesz, który cały czas teraz robi. Dobra, chodź za nim. Patrz, on wyszedł, czekaj, ile masz jeszcze minut na poteczce? Ile masz jeszcze, czekaj, jeszcze mamy 4 minuty ponad, okej, to spoko. Na poteczce niewidzialność mam jeszcze naprawdę dużo minut. Oj, uważaj, bo bym prawie się teraz ujawnił przed nim, dobra. Ale ja nie wiem dlaczego, bo ta poteczka ma 8 minut dopiero. Znaczy, 8 minut ma ogólnie, a mi już zeszło 4 minutki ponad, kurde, coś tutaj jest nie tak. Dobra, idziemy za młodym, dawaj, idziemy za młodym, no ja idę za młodym, czekaj, on idzie do przedszkola. No, tutaj zniszczyłem trawę. No kurde, szwagier. No fajnie niszczysz trawę przy nim, na pewno się nie kapnie ten. Ale nie, no ale zauważ, no nie jest głupiutki, patrz, no młody jest, młody to wiesz. Młodzi nie widzą jeszcze tutaj, że się przyroda niszczy w naszym pięknym kraju. Chodź za nim, chodź. No nie atakuj mnie! Chodź. Czekaj, cicho, bo on coś podejrzewa chyba. Czekaj. Patrz, ale. Gdzie on idzie? Co on się tak się, no właśnie, ja nie wiem, no jakby się bał, czekaj, ziemniaczka chcesz? Ja sobie wsunę ziemniaczka jednego. Krzywy obrót. Spojrzał. Czemu, a tu jest chyba jakaś stara tabliczka. Za mną. No to nie do nas, to nie do nas chyba, nie wiem co to była za tabliczka. Dobra, idziemy za młodym. Mogę go zabić? Młody! Czekaj, ale nie, no nie lataj z tym mieczem, kurde, Paweł, no co swojego syna chcesz zabić? W ogóle ja jestem ciekaw, o jaką matkę mu chodzi. No nie wiem, no może jakaś nową postać zobaczymy. No nie wiem, o co tutaj chodzi, naprawdę. Kto jest w końcu jego mamą? Paweł, kto jest jego mamą? Powiedz mi. Czy nie ty... ma mamy! On bocian go przyniósł. Co ty mówisz? A, okej, okay, no to skoro tak. Ale czekaj, bo on tam chodzi. Czekaj, czy on idzie do nas. Do zamku? O, czemu on idzie do zamku? Realnie. Poczekaj, bo. Nie wiem, on świruje. Ale... Tu ma tunel, co on robi? Nie, ale przecież mógł tędy. Dawaj tunel. Nie, ja już poszedłem górą, Paweł, przepraszam. Ty masz też zera jak ten syn. No dlaczego? Ale on to zbudował, nie ja, weź mnie nie obrażaj. Masz tunel. A weź się, odwal. Kurde, staruchu jeden, ty już dziecko masz. Ja jestem biały i młody jeszcze. Czekaj, ziemniaczka muszę sobie zjeść. Żeby młody nie usłyszał, dobra, ała, no. Cicho, no, kurczę, cicho. Ale ci zauważy, gdy wydawało mi się, że coś słyszałem. Paweł, zamknij się. Paweł, bądź cicho, Paweł, bo będzie przypał. Pa, ale zauważ tą kaczkę, no ale sama płynie, zauważ. Dobra, pokaż tą kaczkę, dobra Paweł, ale... No faktycznie, magiczna kaczka, Paweł, wcale cię na niej nie ma, dobra, chodź. Magiczna kaczka, ale nie wiem, co tu się stało. Chodź, bo młody idzie do zamku, po co on idzie do tego zamku? Patrz jak się rozgląda, jakby czegoś szukał. No zwiedza, no. No ale my go w sumie tutaj... Co? Ej, chodź. Dzień dobry. To? Dzień dobry. Cześć. To jest Emilia. Cześć. O co tutaj chodzi? Słuchaj, co tam? No, u mnie wszystko w porządku. Ojeju, ale się stresuję. To tutaj tak, ja mam dla ciebie taki podarunek. Mam nadzieję, że go zaakceptujesz. Dzięki. Paweł, o co tu chodzi? Ja po prostu chciałem się zapytać, czy... Ty jesteś moją mamą?
Ja. Co jest? Tak, dokładnie. Ja. Dokładnie, czekaj, ja się nie. ładnie ubiorę. O, teraz. Nie, nie, Paweł. Paweł, czy to jest prawda? To jest prank, twój tata mnie prankuje znowu czy coś, nie, nie wiem. Nie, słuchaj. Nie tak wygląda, to właśnie tak się moim jest palią i ty będziesz mamą. Tak? Ja? Nie, no tak, nie, tak. Dzieciaku, ja mam 18 lat. Jak to? Ale to jest niemożliwe, przecież, ale mój tatuś, no nie wiem, słuchaj, chodź, chodź za mną, pokażę ci mój Paweł, mój domek, który zbudowaliśmy. Paweł, ile masz jeszcze poteczki? Chodź, słuchaj, słuchaj. Gdzie jest twój tata? Nie możesz chyba sam chodzić, jesteś za mały na to. No, ja wiem, Bogier, ale ja, to robię. Ja się troszeczkę wstydzę. A, czekaj, ktoś mnie bije. To się mama go wyziła, ja go też uderzę, czekaj. Co jest? Nie, nie mam, ała! Ktoś mnie bije, czekajcie. Masz jakieś zbrojenia? Co jest to? I Paweł, kończy mi się poteczka, chodź Paweł szybko na poteczkę. Słuchaj, to nie wydaje. No nie, gdzie jesteś? Poczekaj. Nie, słuchaj, poczekaj, spotkajmy się z tatusiem, to będzie dobry pomysł, tak mi się wydaje. Nie, Paweł, lepiej uciekaj, Paweł, lepiej uciekaj. Nie mam. Dobra, zaprowadzę cię do, po prostu do twojego taty może. Chodź za nim, siedź mi. Nie ma. Czekaj, ja używam, powiem jeszcze jedną poteczkę na niewidzialność. Gdzie ty jesteś? Dobra, chodź. Ja jestem przy bramie, w sensie... Musimy znaleźć tego. Dobra, chodź tutaj. No to... Bo to jest przesada. Chodź za nimi, jestem blisko nich. Okej. Okay. Ale powiedz, o co ci chodzi? Czemu ja mam być twoją mamą? Możesz mi to wytłumaczyć? No, nie, nie rozumiem. Ty musisz być moją mamą. To nie wiem, no, tak mi się wydaje. Powiem ci, tak naprawdę szpiegowałem cię przez pierwsze 3 dni. O, zapisywałem sobie w moim dzienniczku i tak sobie myślałam, aha. Że... Aha. Chcę ci powiedzieć, ale dałam ci diamencik i mam nadzieję, że teraz będziesz dla mnie dobrą mamą. Nie. A ja będę dobrym synkiem, co ty na to? Tak? Nie! Kibery! O, dziękuję ci, mamuś, jak ci się mam zapisać? Nie, odrzucę się, po prostu idź do domu, idź do swojego taty. Ale nie wiem, pogadaj z nim. Możesz mnie za łapkę złapać, bo ja się troszeczkę. Nie, no będzie, co jest grane? Co to są za pranki? Nie wiem. Paweł, użyj sobie poteczki, Paweł, poteczki. No to masz tatę przecież. Gdzie jesteś? Chodź do teatru. No wiem, ale tak mi się właśnie wydawało, że brakuje mi po prostu czegoś w tej rodzinie. No odpalaj. Nie wiem. Tak sobie nie mam. Chodź za nim, bo nam uciekną. Nie, lepiej nie pomagaj, bo jeszcze umrzesz i będzie na mnie. Proszę, co to mody w ogóle mówi? Chodź Paweł, szybko. Okay. Za dużo grasz w gry. Nie. Tak. Itemy mi się wzięły. Ale... Zdecydowanie za dużo. Czekaj, sprawdzę, czy jest gdzieś... Tata, halo? Czekaj, bo on ciebie szuka. Czekaj, nie możemy. My nie ma. Halo? Nie przyznajesz się do niego. Tego starego nie ma. Błagam, niech on tu będzie. Nie. A może wujka znajdziemy? Znasz może wujka? Znam, tak znam. Taki dobry ziomek, on mi papierosów daje i mogę... Nie, już nie daję mu papierosów. Paweł, gdzie masz tą poteczkę? Paweł, gdzie masz tą poteczkę? Bo już nie mam. Chodź do mnie, mam jeszcze jedną. Za dom. Dobra, to czekaj, to pokażę ci okej, jestem. No dobra, no. Poteczka. Dobry pomysł, może tam znajdziemy tatusia. Chodź do przedszkola za nim. Takim bocznym wejściem. Nie, robocik jest u góry. Jaki robocik? No robocik, tutaj czekaj, sobie bloki żeby nas nie widzieli, to tutaj wyjdziemy, patrz, tak pokiem, tak chodź, sekretnie. Chodź za mną. To jest dozwolone. Młody zniszczył ścianę. Nie wiem, ale musimy tak zrobić, żeby wiesz. Idź pierwszy. O, i teraz czekaj, zamkniemy to, żeby czekaj, nie zauważyli. Czekaj, Paweł, drugą stroną wejść. Czemu mają tego nie zauważyć? O co chodzi? No bo wiesz, bo to jest tak. No, między synem a mamą. Chodź szybko. Co ty na to? Nie. Naprawdę nie. Pomóżcie mi. Gdzie jest twój ojciec? Gdzie on jest? Powiedz mi, gdzie jest twój ojciec. No nie wiem właśnie, ostatnio
Siedziałem w domku, jak sobie smacznie spałem, a teraz nie wiem, poszedłem ciebie szukać, sprawdziłem, czy nikt mnie nie śledzi i nie, no nie wiem tak naprawdę, ale... Nie, trzeba było też młodego, żeby się opamiętał. O, kto mnie bije? Co nie, a mała? Czekaj, ktoś nas musi szkiegować na potestę niewidzialności. Nie, to jest niemożliwe. Dobrze, że nas nie słyszą teraz. Dosyć. O nie, o tutaj... Paweł ucieka. Dobra, ej, weź, weź, o Jezu, weź. Ja mnie uderzył. Ej, nie, ej, się uciekaj. Paweł, uciekaj. Bujnie. Paweł, uciekłeś, on mnie prawie uderzył, tak blisko był. Nie, mi się wydawało, że ja słyszałem wujka. Spokojnie. Przestań. Ale to nie ja mnie, tam nie ma. Trzeba cię zabrać do lekarza. Myślisz, nie. No. Wszystko jest ze mną w porządku. Kurde, on ma na tym! Weź go! Tutaj zobacz, zobacz, tutaj mamy toalety i tutaj... Dlaczego tu jesteśmy? Wyjdziesz, to nie idziemy załóż toalety, Paweł, załóż Paweł kask. Niech oni wejdą do tego pokoju. Nie, ale czekaj, jeszcze ci pokażę tylko... Ale nie chcę. Więzienie takie... Chodź, 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 chodź. No nie wiem, no sobie... O nie! 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 Wiedziałam, że to jest prank, ja wiedziałam, że to jest prank. Ciu. Gdzieś tutaj widziałam, no widzicie? Słuchajcie, pokażcie się w tej chwili. Paweł, chodź do więzienia. Paweł, do więzienia. Gdzie wy jesteście? Paweł, szybko do więzienia, czekam na ciebie. Muszą być gdzieś tutaj. Poczekaj, to jest jakieś nieporozumienie, ja bardzo cię przepraszam, nie tak miało wyglądać nasze pierwsze spotkanie. Tak, tak, przy szkole, do więzienia szybko powiem. Przygotowałem więcej rzeczy, no ale, no, widzisz, musieli nam zepsuć zabawę, wiedziałem, że ktoś nas szpieguje tutaj. No, ściągnij już to, Paweł. Jezus, Paweł, jak było blisko, Boże Święty, dobrze, że nas nie obczaili. Jezus, nie, co się dzieje? Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiacie łapki, subskrybujcie i piszcie jakieś fajne komentarze. To przypnę wam serduszko. Do zobaczenia, elo, pa!